O ruinach zamku w Rudnie, niedaleko Krakowa, pisał już w 1845 roku Józef Mączyński, że świecą kilkumilowej przestrzeni jak szkielet olbrzyma kości na zieleniącej się górze rozrzucone. Na szczęście świecą nadal i mam gdzie przychodzić, by do śladów wielkiej historii dodać swój mały ślad wspomnień. Przywołuję wtedy pamięcią pobliski Tenczynek, dawną osadę rzemieślniczą Tenczyna Dużego, czyli zamku, gdzie na wiejskim cmentarzyku śpi sobie snem wiecznym znakomity aktor Bogumił Kobiela. Znany powszechnie, bo przecież dzień jego tragicznej śmierci nie jest znów tak odległy. Zaledwie paręset metrów dalej wznosi się dom państwa Bajdów, jego dziadków, u których spędzał młodość i później często ich odwiedzał, niezmiernie przywiązany do rodzinnego zakątka. Pamiętam Kobielę z czasów, gdy dopiero zaczynał być sławny, a zawód aktorski przedłożył nad wcześniejszy zamysł o karierze bokserskiej. Dreptał sobie wtedy po wodę na podwórko do sąsiadów, moich z kolei dziadków, gdzie z okien balkonu od strony ogrodu roztaczał się najpiękniejszy widok na zamek. Pewnie niewiele wiedziałbym o wzniesionym na wulkanicznej górze gnieździe potężnego rodu Tenczyńskich, gdyby nie postać wspaniałego przewodnika Piotra Dziuby. Nikt tak jak on, za wyjątkiem może Stanisława Majcherczyka, nie potrafił rozprawiać o toporczykach z bojowym zawołaniem starża, protoplastach panów na Tenczynie i o nich samych, szczególnie o nawoju z Morawicy, który wzniósł pierwsze mury. Jeszcze teraz widzę Piotra Dziubę i słyszę go wyraźnie, jak wtedy, gdy byłem malcem i później jeszcze, bo żył z górą 90 lat, nim zabrała go śmierć. W 1830 roku do ziemi krakowskiej przywędrował z Lefo-Restrancji z wyprawy rycerskiej Tynek nazwiskiem z dwiema córkami. W osiadzie nad Wisłą pod Krakowem założył siedzibę Tyniec, a córki jego dwie, każde z osobna swoje siedziby pozakładały. Starsza Przeginia założyła Przeginię pod Tyrnichowem nad Wisłą, a młodsza Tęca na tej górze pochodzenia wulkanicznego Tęczyn. Przeginia zmarła w 1858 roku. Posiadłość se przekazała siostrze Tęcy, a Tęca zmarła w 1872, bo obydwa zamki przekazała stryjowi Tarle Janowi. I tu gnieździli się Tarłowie parę wieków. U tych ostatnich Tarłów osiadł Nawój, pochodzący z ziem niwanowskich z Nawoi. Tak samo rycerze był topór, poślubił i nie podziwiałem jego genialną pamięć i umiejętność kojarzenia faktów i dar gawędy. Może sprawiał to nastrój miejsca i chwili, może treść opowieści. Może, choć wiem na pewno, że tylko on potrafił tak opowiadać. Był historykiem z powołania, chociaż pracował w kopalni. Jeszcze dziś wypatruje resztek wieży starego szybu, odległej od zamku zaledwie o kilka kilometrów. I zarosłej pewnie ścieżki wśród lasu, którą podążał do pracy pan Piotr. Węgla kamiennego. Nazywała się Krystyna. Thank you.
Krystyna się nazywała dlatego, że to było zrobione wnetta, jak to się mówi, pod rządem kobiet. Krystyna Potocka z Syczkiewiczów, pochodząca z Liktwy, żona Andrzeja, który był namiestnikiem we Lwowie, czyli to znaczy takim no, wielkim dygnitarzem, który rządził tą całą Galicją. Więc on został zastrzelony przez niejakiego Sicińskiego. Ten mąż Potockiej. Ten mąż Potocki Krystyny. W 1908 roku, 12 kwietnia, w Palmową Niedzielę, we Lwowie. No ale jaki to ma związek z kopalnią? Związek ma z kopalnią taki, że jego żona dopiero widziała, że o, Artur, dziadek, założył kopalnię Sierżę. A Sierżna się nazywała pierwotnie. W roku 1789. I od tego czasu istnieje dopiero Sierża, później przezwane. I był się Artur i Wanda, bo babce było Wanda. Wejdź ty, żonie tego Artura Potockiego, którego urodziła na Tęczynie Julia Czartoryjska, która wyszła za Potockiego z Czerwonego Potoka pochodzący i urodziła na zamku dwóch synów, Artura i Alfreda. Więc Alfred wyniósł się do Lumomirskich, do Osiocie w Łańcucie. Ci po wygaśnięciu swego rodu, Alfred został panem na Łańcucie, a Artur został panem na Tęczynie, bo babka Izabela z Czartoryjskich dnia 25 listopada sporządziła testament podczas już choroby i wszystkie posiadłości przekazała wnukowi. Więc Krystyna widziała, że to dziadek tam założył kopalnię, a jej mąż nic nie założył. Teraz a nazwa dopiero kopalni pochodzi od tej Krystyny Potockiej. Od tej Krystyny Potockiej. Więc ci dopiero to zostawili, a pojechali pół kilometra dalej i przez kamień białe kuli 385 metrów. Cudowne opowieści. Historie nie z tego już świata. Wątki osobiste niepodzielnie złączone ze starym zamkiem. Moja siostra Agata wyjechała na roboty do Niemiec. Tam wynalazła książkę w bibliotece niemieckiej, malowniczy opis polski w języku niemieckim. Tę książkę przysłała na żądanie, bo on posłał listem poleconym. Przysłała, poszedłem do księdza Michała Góry, proboszcza i on mi dopiero na polskie wytłumaczył, kto ten zamek stawiał, do kogo ta ziemia należała. I wszystkie zamki były opisane, jakie istniały na terenie Polski. Ale mnie to interesowało i nauczyłem się na pamięć o tej budownicy, bo to było przed Włocami, bo tam mieszkam poniżej od południowego zachodu. W roku 1656 pisze Józef Mączyński, kiedy uwolnili od Szwedów okolice Krakowa Franciszek Dębiński, Mikołaj Zebrzydowski i Jerzy Lubomirski, wtedy uchodząc przed ostatnim, opuścili i w lipcu ten zamek, lecz już to swoim zwyczajem, już to z zemsty nad Lubomirskim, oświecili sobie drogę odwrotu, zapaliwszy zamek. Od tego czasu nigdy już do dawnej świetności nie wrócił. Gorzko chodziłem w Rudnie. A potem była nauka dopiero tak zwane uzupełniające klasy. No to dopiero chodziłem 3 lata. Jak też kałem skórę, siekierę, kramry, sznur, panie waserwoga, piłka i wszystko. Chodził. W 49 roku nadbudowałem basztę, Dorotkę Północną. Wstawiłem do baszty na Wojowy Słody i pierwszy łuk z prawy, jak się stoi przed basztą, bo dziedzica nadmurowany z cegły kawałek
i następne górne sklepienie też wstrzegły całe wstawione, bo pierwotne było wywalone. Niszczę je, bo tak na marne idzie wszystko. To, co się natropił. Żałować nie żałuję, bo jeszcze po mnie te reszki są. A jeszcze który no, z tych małych dziatek, co tu lecili, przyglądali się, też się spotykają. Powiadam, ty się zestarzył, a jeszcze tu mur. Po nim są. Stoją te mury dzięki tobie, stary przewodniku. I będą opowiadać twoją historię. Są bowiem wspomnienia, które nie poddają się czasowi. Przychodźcie na zamek. Może jeszcze uda wam się usłyszeć słowa, które i ja kiedyś usłyszałem.